Dobrze, moi drodzy, to więc tak, witam was serdecznie. Bardzo, bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj tutaj wszyscy razem. I ta sytuacja, w której jesteśmy, stawia cały czas nam wyzwania, prawda? Jakoś tak musimy trochę reformować nasze podejście w ogóle do chrześcijaństwa w sensie praktycznym. Właśnie i wiele takich myśli, które podejrzewam, że każdy z nas ma, one się jakoś koncentrują wokół tego, w jaki sposób właśnie nasze chrześcijaństwo ma wyglądać od strony praktycznej, przy założeniu, że ta sytuacja będzie trwała dalej, no bo nie wiemy, jak długo będziemy na tej kwarantannie. I też tak myślę sobie, że to już jest chyba czwarte nabożeństwo internetowe. I myślę, że dużo mieliśmy czasu na to, żeby zastanowić się nad kwestią naszej wiary, roli, jaką odgrywa chrześcijaństwo w naszym życiu, właśnie może w takim trochę wydaniu bardziej domowym, no i zastanawiamy się, jaki to ma, czy to jest praktyczne, czy to ma sens, czy coś trzeba zrobić, zmienić. Na pewno pozytywnymi skutkami tej kwarantanny jest to, że tutaj więcej się modlimy, mamy więcej czasu na modlitwę, więcej czasu na czytanie Biblii, na spędzanie czasu z rodziną, także z naszymi dziećmi. Nawet słyszałem, że w raportach policji kilka dni temu było tam jakiś policjant mówił, że o 50% zmalała przestępczość w województwie małopolskim. Kwarantanna działa również i w tym zakresie. Więc chciałbym podzielić się dzisiaj z wami, że wbrew tym wszystkim sytuacjom, informacjom, okolicznościom, które nas otaczają, to mój wniosek jest taki, tak jak tutaj widzicie tytuł tego dzisiejszego rozważania, że wbrew wszystkiemu rzeczywistością jest Chrystus. Jest to pewien fragment, który jest umieszczony w listach apostoła Pawła. I tutaj pierwszy chciałbym, żebyśmy się skupili na takim fragmencie z listu do Kolosan. Kolosan od 2,16 do 23. I tutaj jest napisane tak, że niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub Nowy Księżyca bądź szabatu. I apostoł Paweł tutaj jakoś tak pisał do Kolosan w kontekście tego, że wiele innych rzeczy zasłaniało, zaćmiewało im osobę Chrystusa Jezusa i koncentrowali się na rzeczach, które w zasadzie nie miały większego znaczenia. I Paweł im tutaj wymienia, że czy to jest pokarm, czy napój, i tutaj nawiązuje z pewnością do Starego Testamentu, do nauczycieli, którzy podtrzymywali, że Stary Testament jest cały czas nadal aktualny. Tutaj również te święta, Nowia, Księżycu, Szabaty. To Paweł mówił do chrześcijan w Kolosach, którzy właśnie byli pod wpływem tych różnych, przeróżnych tendencji i w sensie nauczania, teologii, doktryn, że powiedział im, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo to są tylko rzeczy, które są przejściowe. I na przykład w Rzymian 14:5 Paweł pisze coś takiego, że jeden robi różnicę pomiędzy dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Też ciekawy wniosek, prawda, jaki mówi, że oczywiście rozumiemy tą wolność, że jeden może uważać, że to niedziela jest jakimś tam takim super świętym dniem, inny powie, że nie, to absolutnie nie niedziela, to musi być sobota, a jeszcze inny powie, że piątek, a ktoś tam, że może wtorek. I apostoł Paweł dopuszcza tą różnorodność w podejściu tutaj w tej kwestii i mówi tak, ale niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu, a nie żeby się tam kłócili, dyskutowali, zastanawiali, dywagowali i na koniec podzielili na różne frakcje, że jakiś tam kościół baptystów od świętego wtorku, czy tam kościół baptystów od, nie wiem, niedzieli zmartwychwstania. Nie, po prostu żeby każdy pozostał przy swoim własnym zdaniu. I myślę, że w wielu różnych takich drugorzędnych kwestiach jest to istotne, żeby mieć właśnie takie podejście, że szukamy tej ostatecznej, najważniejszej kwestii, szukamy rzeczywistości i tą rzeczywistością nadrzędną
nas właśnie obowiązującą i błogosławiącą, to jest sam Chrystus. I dalej w 17 wersecie czytamy, że wszystko to są tylko cienie, a więc cień, czyli szkic, zarys, kontur, obrys rzeczy przyszłych. Rzeczywistością, czyli istotą i sednem jest sam Chrystus. I to jest niesamowicie, myślę, taka błogosławiąca myśl w tej sytuacji, w której obecnie jesteśmy, kiedy właśnie ta tymczasowość, w której obecnie się znajdujemy, ona jest tak napakowana właśnie różnymi emocjami, różnymi informacjami odnośnie państw, które się zmagają z tą pandemią czy z tą zarazą naszym państwem, jak tam kwestia szczepionki, leczenia, kwarantan, szpitali, ludzi, którzy umierają, to są poważne rzeczy i z tego powodu, że są to poważne rzeczy, one mogą właśnie tak przysłaniać tą nadrzędną, najważniejszą rzeczywistość, która będzie trwała na wieczność, czyli Chrystusa. Niektórzy z tych nauczycieli, którzy byli w Kolosach, uważali, że Ewangelia jest czymś zbyt, czy powiedzmy osoba Chrystusa jest czymś zbyt prostym, zbyt banalnym, żeby dostać się do Boga i pokonać wszystkie te tymczasowe aspekty funkcjonowania. I dlatego właśnie proponowali różnego rodzaju dodatki. I o tych dodatkach tam za chwilę trochę więcej powiem. Ale przypomina mi się takie spotkanie, które mieliśmy kiedyś u nas w kościele, gdzie żeśmy rozstrzygali jakąś taką kwestię, nie wiem, sporną czy dyskusyjną. I właśnie wtedy padło takie pytanie, ale czy sam Chrystus wystarczy, żeby tą właśnie odpowiedź znaleźć? No i to jakoś tak mi bardzo mocno zapadło w głowie to pytanie, czy sam Chrystus wystarczy, bo kiedy zaczynamy rozmawiać o tych różnych szczegółach, o tych drobiazgach, to nagle się wydaje, że nie, sam Chrystus nie wystarczy, że trzeba czegoś więcej. Ale gdy zdamy sobie sprawę, że właśnie sprawę z tego, że te szczegóły i te takie jakieś drobiazgi, które są, wydają się tak strasznie istotne, że one naprawdę są takie przejściowe, że są to tylko cienie, a więc jedynie jakieś takie zarysy, natomiast rzeczywistością jest Chrystus, to nagle mówimy, a okej, Chrystus zdecydowanie wystarcza, a nawet aż zanadto. I tutaj w tym wersecie 17 widać taki kontrast pomiędzy cieniami a rzeczywistością. I myślę, że każdy z nas pewnie widział jakieś takie pokazy, w których było, gdzie ktoś pokazywał kształty jakichś głów zwierząt, używając palców i dłoni w odpowiednim układzie. No i na przykład, że tam mógł pokazać tam głowę królika, czy jakiegoś koguta, czy nie wiem, jakiegoś pelikana, czy coś, prawda? I ten cień, można było powiedzieć, że w pewnym sensie, w niewielkim stopniu oddawał tylko kwestię tego, jak ręce ludzkie wyglądają. Ale gdyby ktoś nigdy rąk ludzkich nie widział i miał tylko sobie wyobrazić, jak te ręce wyglądają, patrząc jedynie na te cienie wyświetlone na ścianie, no to miałby w ogóle jakiś abstrakcyjny obraz tych dłoni. W ogóle nawet nie miałby szans, żeby zobaczyć, czym te dłonie człowieka są, który rzuca te cienie z tej właśnie przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyznę. I myślę, że jeśli chodzi o Chrystusa, to potrzeba nam objawienia od Ducha Świętego, żeby zobaczyć, że Chrystus jest faktycznie tą ostateczną i najwyższą rzeczywistością, do której zmierzamy i która jest po prostu wszechobowiązująca, a to, w czym my się obecnie teraz znajdujemy jako Kościół, właśnie można powiedzieć Kościół internetowy, to są jedynie właśnie takie przejściowe cienie, jakieś zarysy, które zmierzają do tych rzeczy ostatecznych. I myślę, że tutaj od czasu przyjścia Chrystusa, czyli od 2000 lat, mamy ułatwione zadanie właśnie z tą percepcją tej rzeczywistości duchowej, tej ostatecznej, najwyższej, ponieważ Chrystus już przyszedł. A więc mamy, to jest tak, jakbyśmy już te dłonie ludzkie zobaczyli i wtedy o wiele bardziej rozumiemy właśnie te cienie, które są wyświetlane na ścianie. Bo wiemy, który element cienia mógł być za co jest znaczy, że który element dłoni jest odpowiedzialny za jakiś tam aspekt na tym
płaskim cieniu, prawda? Więc tutaj Chrystus, kiedy przyszedł, to my już rozumiemy, widzimy Jego istotę i zdajemy sobie sprawę z tego, jaki On jest, a więc już więcej się nie zajmujemy cieniami, bo po prostu mamy rzeczywistość, prawda? Mamy Chrystusa, który przyszedł. I bardzo ciekawe i może trochę niezrozumiałe są stwierdzenia Jezusa na temat siebie. I tutaj jakie stwierdzenia mam na myśli? No na przykład zobaczcie tutaj, kilka z nich przeczytam. Na przykład Jana 8, 6:35 odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. No i to stwierdzenie, że ja jestem chlebem żywota, prawda? Tak jakoś to tak nie do końca rozumiemy. Gdyby Jezus użył takiego stwierdzenia, że ja daję chleb życia wiecznego, no to byśmy pokiwali głowami i powiedzieli: a tak, okej, no to rozumiem, prawda? Że Jezus daje chleb życia wiecznego. Ale gdy On mówi, że ja jestem chlebem żywota, to się staje trochę takie mniej komunikatywne. I dalej tutaj na przykład w kolejnym wersecie Jezus mówi w 8:12, że ja jestem światłością świata. I znowu to stwierdzenie, gdyby Jezus powiedział, że ja oświetlam życie człowieka, wskazuję, pouczam go, ja daję mu światłość, która prowadzi go przez ten świat i on jest oświetlony tam właśnie jakimiś informacjami czy poznaniem mnie, no to też byśmy o wiele lepiej tak rozumieli, tak właściwie od razu. Ale to stwierdzenie, że ja jestem światłością świata, no to już jest trochę jakby inny poziom wypowiedzi. I tak samo jak z tym ja jestem chlebem żywota. I kolejny werset 10:7. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. I gdyby Jezus powiedział nie, że ja jestem drzwiami dla owiec, tylko ja wskazuję te drzwi, ja wskazuję, którędy można przejść do życia wiecznego, to wtedy byśmy to być może lepiej rozumieli. I następne wersety w podobnym tonie wypowiedzi. Jana 11:25, rzekł Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. I znowu, ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Że Jezus sobie przypisuje, że On jest tym zmartwychwstaniem. Nie tylko, że On zmartwychwzbudza ludzi i nie tylko, że daje żywot, ale że On jest żywotem i On jest zmartwychwstaniem. I ostatni z tej serii, jaki chciałem pokazać tutaj, wyświetlony, to jest, że Jezus mówi tak, że ja jestem drogą, ja jestem droga i prawda i żywot. Znowu, gdyby Jezus powiedział, że ja wskazuję drogę, ja nauczam prawdy, ja daję życie, to też byśmy to trochę tak lepiej rozumieli. Ale gdy Jezus mówi, że to On jest drogą, prawdą i życiem, to wzbudza w nas refleksję, zastanawiamy się, co to może znaczyć. I myślę, że to jest to, te wypowiedzi, gdzie Jezus sobie przypisuje, że On jest zmartwychwstaniem, że On jest drogą, prawdą i życiem, czy tak jak tutaj, że On jest chlebem życia, czy On jest światłością świata, czy że jest drzwiami, to zobaczcie, kochani, jakie to ma znaczenie dla nas, że my, kiedy utożsamiamy się z Chrystusem, to wtedy to, kim jest Chrystus, realizuje się w nas. A więc wtedy, gdy mamy tą unię przez takie unię z Jezusem, przez takie indywidualne zjednoczenie się z Nim, to sprawia, że nasze życie nabiera właśnie tych wymiarów, o których On mówił. A więc, że kiedy Jezus jest w nas, a my jesteśmy z Nim, to znaczy, że mamy drogę. To znaczy, że również chodzimy w prawdzie. To znaczy, że mamy życie, to, że mamy zmartwychwstanie. To, że my łącznie właśnie z Jezusem jesteśmy tymi drzwiami, które inni obserwują nasze życie jest dla nich inspiracją. Dlaczego? Dlatego, że zjednoczyliśmy się z Chrystusem, który jest rzeczywistością. A więc w praktyce oznacza to, że nie pracuję jako chrześcijanin, to nie pracuję nad jakimiś poszczególnymi cechami swojego charakteru, bo jeżeli wdaje się w coś takiego, że zaczynam tworzyć coś właśnie w swoim charakterze, to zawsze przegrywam. Dlaczego? Dlatego, że ciało jest ciałem. Jeżeli ja pracuję z ciałem, no to przegrywam, bo ciało, to co się narodziło z ciała, ciałem jest i ciałem pozostanie. I
ciało jest niereformowalne ani niezmienialne. Więc my jako chrześcijanie nie pracujemy z nami właśnie w tym starym człowieku, w starej naturze. My pracujemy z rzeczywistością, czyli jednoczymy się z Chrystusem. Bo jeżeli będę chciał, załóżmy, że ktoś ma jakąś taką cechę charakteru, że jest taki nadmiernie prędki, popędliwy, no i chce wytworzyć w sobie cierpliwość. No i może zacząć pracować nad tą cierpliwością, może się zmagać właśnie, żeby nie odpowiadać zbyt szybko, nie reagować jakoś tam w niewłaściwy sposób, czytać jakieś książki. No i tam trochę mu się to może udać, ale ogólnie strasznie dużo wymaga to wysiłku i pracy. Efekt jest raczej mierny. Również na przykład, jeżeli ktoś ma charakter wybuchowy i chciałby popracować nad łagodnością i pomyśleć sobie, no chrześcijanin powinien być łagodny, prawda? Powinien mieć zawsze miłe słowo na ustach, ale naturalnie w swoim charakterze jest człowiekiem wybuchowym. Jeżeli zacznie nad tym, z tym się zmagać i próbować w sobie tą łagodność wypracować, to również przegra. To prędzej czy później, czy jeżeli jest ogólnie melancholijnego nastroju i często bywa przygnębiony i chciałby być człowiekiem radosnym i zacznie próbować tą radość w sobie wytworzyć, nie ma szans. Więc jaka jest, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że my mamy zjednoczyć się z Chrystusem, który jest właśnie tą rzeczywistością, którą chcemy widzieć. Jeżeli chcemy być cierpliwi, łagodni, radośni, no to musimy oddać kierownictwo Jezusowi, to musimy patrzeć na Niego jako na tą najwyższą rzeczywistość. I wtedy co się dzieje? Wtedy sprawy i rzeczy tego świata to są jedynie cienie zmieniające się jak chmury na niebie w stosunku do tej ostatecznej rzeczywistości, w której, tej ostatecznej wiecznej rzeczywistości, w której będziemy fizycznie przebywać po zmartwychwstaniu. A więc wszystko to, cała ta sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, która stawia wiele pytań i co dalej, jak długo i co z moją rodziną, co ze mną, co z pracą, co z biznesem, to wszystko to są rzeczy, które w stosunku do Chrystusa one są przemijalne, prawda? Zgodzicie się z tym, że zmierzamy do czegoś większego, do czegoś potężniejszego, którym właśnie jest Chrystus, który już nie jest cieniem, ale jest rzeczywistością. I tutaj apostoł Jan pisał fajne takie słowa w pierwszym liście Jana 2:16-17, powiedział, że bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. To jest niesamowity werset, że wszystko, co w tym świecie jest, łącznie ze śmiercią, łącznie z chorobami, epidemiami, wirusami, zakończy swoje istnienie. Bo świat przemija wraz ze wszystkim, a więc ze wszystkim to znaczy, że wszystkie państwa przeminą, że granice przestaną istnieć, że rządy, banki, korporacje, firmy, fabryki, nie wiem, rzeki, morza, góry, niebo, słońce, księżyc, ziemia, dzieła ludzkie, to wszystko przeminie, dlatego że zmierza to do tej ostatecznej rzeczywistości, którą jest sam Bóg. I nawet śmierć, prawda? Apostoł Paweł tutaj pisał, że w 1 Koryntian 15:25-26 powiedział, że bo on, czyli Chrystus, musi królować, dopóki nie przełoży wszystkich, nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Więc do tej ostatecznej rzeczywistości zmierzamy, w tym właśnie całym tym mirażu różnych rzeczy, wydarzeń, oczywiście czasami trudnych, to nie robimy jakichś iluzji z tego świata, w którym żyjemy, jednakże mamy tą większą wizję, mamy ten wyższy cel, do którego zmierzamy. Cierpliwymi, być wytrwałymi, dlatego że mamy przed sobą coś większego, coś naprawdę niezwykłego. I do tej ostatecznej rzeczywistości, którą jest Bóg, którą jest Chrystus Jezus, do niej zmierzamy i uważam, że obecnie jesteśmy do niej przygotowywani. Teraz właśnie w tych dniach jesteśmy do tego przygotowywani.
Czy Biblia o tym mówi? Tak. Uważam, że mówi właśnie w drugim do Tymoteusza 2, 20-21, gdzie czytamy, że w wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. A więc widzimy tutaj cztery rodzaje naczyń, które są w domu Bożym, z tych czterech różnych materiałów. I w zależności od tych materiałów, z którego są zrobione, służą do różnych celów. I tutaj pisze Paweł, że jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie do celów pospolitych. No i gdyby ktoś pomyślał sobie, aha, no to jest właśnie taki już zafiksowany stan, taka predestynacja, nic z tym nie mogę zrobić, no bo po prostu są naczynia takie i śmakie. I jeżeli ja jestem jakimś tam naczyniem, no to co, to już po prostu finisz i tyle. Nie masz wpływ na to. Masz wpływ na to. To nie jest prawda o tej jakiejś predestynacji pozycji. Bo 21 werset dalej czytamy, że jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Czyli kto siebie czystym zachowa od rzeczy pospolitych. Rzeczy pospolite to są rzeczy, które są takie na co dzień, prawda? To są rzeczy, które zwykłe, codzienne czynności, którymi wypełnione jest nasze życie, ale czy w tych właśnie codziennych nawale, mnóstwie tych codziennych czynności, czy znajdujesz nie tyle czas, bo czasu każdy z nas ma, ale owszem, również i czas, prawda? Że każdy z nas ma tyle samo czasu, ale czy znajdujesz czas dla Boga? A przede wszystkim, czy nauczyłeś się, żeby właśnie te rzeczy zwykłe robić razem z Chrystusem? Czy w tych dniach, kiedy właśnie siedzimy na tych kwarantannach w domu, odizolowani od reszty, pracujemy, czy to właśnie online, czy z dziećmi, czy w jakiś inny sposób, to czy zachowujemy siebie w czystości, kiedy jesteśmy trochę wytrąceni z takiego rytmu dnia, czy oddajemy Jezusowi 100% naszego serca, bo Jego interesuje 100%, prawda? Jeżeli jesteś na poziomie 50, to super, błogosławię Cię, dobrze Ci idzie, staraj się, aby było więcej. Jednak to, o co mi chodzi, to, że właśnie my w tym wielkim domu Bożym, Królestwie Bożym, Kościele, my mamy wpływ na siebie, na innych i Jezus przygotowuje nas do tej ostatecznej rzeczywistości, do której wejdziemy. I wracając do tego fragmentu z Kolosan, tutaj będziemy kontynuować werset 2, 18-19, że niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywione i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Więc jeżeli trzymam się głowy, którą jest Chrystus Jezus, to wtedy jestem spojony z ciałem Chrystusa, czyli z Kościołem, które co robi? Ono rośnie wzrostem Bożym, że to nie jest mój własny wzrost. Czyli to nie jest to, że ja wszedłem w jakiś program poniżania siebie, jakiejś ascezy, jakichś wyrzeczeń, ale jednocześnie z Chrystusem, który jest rzeczywistością i ta rzeczywistość Chrystusa staje się we mnie rzeczywistością w moim codziennym życiu poprzez zjednoczenie, a nie poprzez pracę nad sobą, czy tak jak tutaj oni proponowali ci judaizujący nauczyciele oddawaniu czci aniołom, czy na jakichś widzeniach, na jakichś objawieniach i że oni są właśnie, wtedy są bardziej duchowi od innych, bo mają właśnie te widzenia czy te objawienia. I jak poczytamy sobie, o co chodziło w tych Kolosach, to chodziło tam o to, że ten starożytny świat był przekonany o istnieniu duchowych istot napełniających całe powietrze, że wszelkie siły przyrody, jak deszcz, wiatr, burze, błyskawice miały swoich patronów, miały jakieś duchy i oni i tamci ludzie właśnie w tamtych czasach próbowali z tymi duchami nawiązywać kontakt z demonami, czy w jakichś tam niektórych aspektach, tam niektórzy twierdzili, to są aniołowie, ale nawiązywali kontakt z tymi duchami, żeby kontrolować właśnie te rzeczy, ten wiatr, burzę, deszcz i tak dalej, i tak dalej. Również
Każde miejsce miało, w ich przekonaniu, miało swoich duchowych opiekunów, a więc szczyty gór, drzewa, lasy, rzeki, to wszystko to było kontrolowane poprzez duchy i te duchy w większości były wrogo nastawione do człowieka i uczyli właśnie ci fałszywi nauczyciele, że sam Chrystus nie wystarczy, że trzeba coś więcej, że trzeba poznania, trzeba gnozy, trzeba jakiegoś duchowego wzrostu intelektualnego, objawienia, kontakty z tymi duchami i dopiero wtedy właśnie uzyskiwało się jakiś wyższy stopień, wyższy poziom życia. Nasz poziom życia, do którego my dążymy, to jest zjednoczyć się z Chrystusem, który to, kim On jest, staje się rzeczywistością w naszym własnym życiu. I to, kim On jest, realizuje się poprzez właśnie to zjednoczenie. I jeszcze tak nawiążę tutaj do tych aniołów, że oddawaniu czci aniołom w wersecie 18, że współcześnie trochę ta tendencja zainteresowania się aniołami odradza się w nieco innej formie, że można spotkać osoby, które wierzą, że chrześcijanie mogą rozkazywać swoim aniołom, ponieważ Bóg przypisał tych aniołów jako swoje sługi. I moim zdaniem, kiedy tak się nad tym pierwszy raz się z tym spotkałem, no to tak zacząłem się zastanawiać, okej, okay, ale gdzie Biblia mówi o tym, że chrześcijanin może rozkazywać swoim aniołom, które są przypisane przez Boga do strzeżenia jego życia. No, nigdzie takiego fragmentu nie znajduję. Poza tym uważam, że aniołowie są sługami Boga i służą Bogu, a nie służą mnie, prawda? Że one służą mnie tylko z tego powodu, dlatego że służą Bogu, ale słuchają tylko i wyłącznie Boga, a nie jakichś tam moich rozkazów. No bo co by było, gdybym wyznaczył jakiemuś aniołowi zadanie i gdzieś tam bym go posłał, żeby ten anioł gdzieś poszedł, a w tym czasie Bóg miał dla niego jakieś zadanie i pyta tego anioła, no słuchaj, a gdzie ty się wałęsałeś? A ten anioł powie, a słuchaj, no bo ten Krzysiu mnie tam posłał gdzieś, no i nie miałem czasu dla ciebie, no bo wiesz, on mi wydał rozkaz, no nie? A Bóg by mu powiedział, przepraszam bardzo, czyim ty sługą jesteś? Tak moglibyśmy, albo załóżmy, że gdzieś tam odesłałem swojego anioła do Afryki, żeby coś tam robił, a w tym czasie jakieś złe duchy się mną zainteresowały i jestem pozbawiony ochrony, prawda? Więc nie wiem, mi się wydaje to jakąś taką dziwną teorią z tymi kontaktami z aniołami. Ja chcę mieć kontakt z Chrystusem, który jest ostateczną, najwyższą rzeczywistością. On jest doskonałą reprezentacją Boga, swojego własnego Ojca jako Syn Boży. No i dalej w tym wersecie czytamy tak, że nie trzyma się głowy. Aha, no to mówiłem o tym, że rośnie wzrostem Bożym, czyli że będąc zjednoczeni z Chrystusem wzrastamy. I dalej w 2:20, że jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. No i oczywiście ci z nas, którzy tam przeczytali już trzecią księgę Mojżeszową, no to wiemy, że jest taka lista zwierząt, o których Bóg mówi, aby ich nie jeść, na przykład właśnie nietoperzy. I myślę, że jest to jak najbardziej słuszne i zdrowotne zalecenie. Lepiej tego nie ignorować i nie mówić, że ja wiem, ale to też nie ma jakiegoś zakonu, bo Paweł powiedział, okej, no jeżeli masz chęć coś tam zjeść, no to pomóc się, podziękuj Bogu i nie rób z tego jakiegoś problemu. I dalej werset 22, przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu siebie, samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Więc obi właśnie ci nauczyciele w Kolosach twierdzili, że materia jest zła i skoro ona jest zła, to również ciało ludzkie jest złe samo w sobie i popadali właśnie w takie skrajności. Mówili, że należy umartwiać to ciało postami, wyrzeczeniami, aby stało się lepsze, no bo jest złe, więc trzeba nad nim pracować. Inni natomiast z tych nauczycieli mówili, że skoro ciało jest tak złe i zepsute, no to oczywiste jest, że musi być oddzielone od dobrej duszy. No a skoro jest oddzielone od dobrej duszy, no to uczynki ciała nie mają żadnego wpływu na duszę, a więc można w ciele robić to, co się chce,
bo to i tak nie ma wpływu na stan naszego ducha i duszy. Bo ciało jest złe, jest oddzielone, nie ma związku pomiędzy nimi. No i dochodziło do różnych absurdalnych sytuacji, kiedy chrześcijanie popełniali jakieś straszne grzechy, bo wierzyli w to, że właśnie to tutaj my w tej rzeczywistości złej żyjemy, a tu jest jakaś wyższa rzeczywistość duchowa, one nie mają ze sobą związku. Nie, właśnie nam chodzi o coś takiego, żeby ta rzeczywistość duchowa, którą jest Chrystus, z którym się jednoczymy, weszła w tą naszą rzeczywistość codzienną, tą rzeczywistość sytuacyjną, w której się znajdujemy, i żeby miała na to, żeby miała kontrolę i wpływ nad tą rzeczywistością. I o to nam chodzi, żeby właśnie żyjąc teraz w tym czasie, w kwietniu 2020 roku, na początku tego kwietnia, kiedy jest właściwie środek tej epidemii, żeby Chrystus stał się naszą rzeczywistością i żeby On miał wpływ na tą rzeczywistość w sensie naszego myślenia, naszej percepcji tych wydarzeń, które mają miejsce, percepcji samego siebie, tego, kim jestem, czy ma sens nabożeństwo na Skype'ie na przykład, internetowy kościół, w który się zamieniliśmy, czy jest sens, nie wiem, czytać Biblię, kiedy się nie spotykamy, niespecjalnie jakoś chyba mamy okazję świadczyć innym o chyba że mamy jakieś kontakty, nie wiem, z rodziną, jak SMS-ową, czy te kontakty telefoniczne, czy jakieś inne, no to super. Ale patrzcie, że to opanowanie tego naszego życia nie polega na umartwianiu ciała, na poniżaniu samego siebie, ale na tym, że łączymy się z Chrystusem i to, co daje nam całkowitą taką wolność i zwycięstwo, to tak jak tutaj czytamy w Jana 8:32 i 36, Jezus mówi, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I tą prawdą, o której chciałem się dzisiaj z wami podzielić, to właśnie to jest to, że zmierzamy do tej wyższej rzeczywistości, że w pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że żyjemy w świecie cieni, w tym sensie, że to są takie, jak takie cienie rzucane przez chmury na niebie. Kiedy słońce świeci i chmury się przesuwają, no to cały czas coś się zmienia, właśnie jakiś taki rysunek na ziemi. I my jesteśmy właśnie w tym nurcie tych różnych wydarzeń, rzeczy, ale pamiętajmy, moi drodzy bracia i siostry, że Chrystus jest tą ostateczną, najwyższą rzeczywistością, do niej zmierzamy i poznając tą prawdę, ona nas wyzwala od terroru czy strachu przed tym, co dzieje się obecnie. I werset 36, jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. A więc zmierzamy do właśnie tej unii z Chrystusem, aby On wyzwolił nas i dał nam prawdziwą wolność, którą On sam jest. Więc tym chciałem się dzisiaj z wami podzielić, więc niech Bóg was błogosławi. Pomodlę się teraz na koniec. Ojcze drogi, dziękuję ci za wszystkich moich kochanych braci i drogie siostry. I naprawdę cenię to, że jestem częścią ciała Chrystusa, że Ty jesteś naszą głową, że Ty jesteś tą najwyższą rzeczywistością, że Ty dajesz nam wolność, że Ty dajesz nam radość, że Ty dajesz nam to wyższe zrozumienie tego, czym jest to życie. I proszę Cię, abyś błogosławił nas wszystkich, abyś błogosławił nasze domy, nasze dzieci, abyś opiekował się naszym zdrowiem, abyś strzegł nas przed tą zarazą, abyś dał nam błogosławieństwo Twoje duchowe, abyś Ty stał się naszą rzeczywistością, abyśmy mieli pokój i radość, który wynika ze zjednoczenia się z Tobą. Abyś również błogosławił nasze finanse i dał nam możliwość powrotu do realu, żebyśmy mogli znowu spotykać się razem i już z taką większą świadomością i wdzięcznością, jak wielkie jest to błogosławieństwo, kiedy to mamy. Ale Ty jesteś naszym najwyższym skarbem i Ty jesteś naszym Bożym darem, jedynym Bożym darem, który naprawdę się liczy, przez którego, bo przez Ciebie realizuje się wszystko, co Bóg zamierzył w naszym życiu. Modlimy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i dziękujemy Ci. Amen.